Leszek Szczerwicki, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa. Pierwszy raz w tym roku udostępniliśmy miejsce do kąpieli, ale już profesjonalne miejsce do kąpieli, czyli z nadzorem bezpośrednim przez ratowników woprowskich. Mamy wypożyczalnię sprzętu wodnego i mamy również bardzo mało, to prawda, nieckę, ale strasznie przyjazną dla szczególnie osób starszych z małymi dziećmi, którzy przyjeżdżają, dziadkowie opiekują się dziećmi, żeby się nie stresowali. To są właśnie, u nas są idealne warunki do tego, żeby na tej małej nietce bezpiecznie można było wchodzić i z dzieckiem, i dla osoby starszej, jak i dla samego dziecka. Oczywiście nadzór ratowników jest. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, czyli kajaki, rowery wodne, również funkcjonuje. Pierwszy raz w tym roku to zainicjowaliśmy, oprócz miejskiego kąpieliska, które tam jest przy stoku, po to, żeby zwiększyć jak gdyby możliwości dla rodzin z małymi dziećmi, no bo tam są brodziki, ale tam jest z kolei jak gdyby większość, to są osoby dorosłe, więc tutaj chcieliśmy jak gdyby to rozciągnąć w pewnej przestrzeni. Część jest tam, część jest tutaj. Ci, którzy przychodzili do nas, a przychodzą od kilku lat, po prostu stworzyliśmy im warunki dogodne, że są ciągle pod nadzorem ratownika. Kąpielisko działa przez 7 dni w tygodniu. Nie działa wtedy, kiedy jest zła pogoda albo jest zbyt wielki, silny wiatr. Działa wtedy, kiedy jest flaga. No oczywiście flaga wywieszona oznacza, że jest ratownik i jest zezwolenie na kąpiel. I działa to od godziny 10 do 18. Jest to nadzorowane miejsce do kąpieli i oczywiście profesjonalnie wypożyczany sprzęt wodny, czyli wszyscy, którzy wychodzą, są obligatoryjnie wyposażeni w kapoki i poinstruowani, jak wygląda sytuacja na akwarium. Kąpielisko zlokalizowane jest przy samym budynku stanicy. Blisko znajdują się również parkingi. Z jakich ewentualnie dogodnień jeszcze mogą skorzystać tutaj? Oczywiście profesjonalna toaleta, bo to nawet przy samym odbiorze sanepidu byli bardzo zaskoczeni, że przy kąpielisku w tym obiekcie jest taka toaleta z taką ilością pryszniców i toalet. No ale wiadomo, ona powstała troszeczkę na innej zasadzie, bo czerwiec to są zielone szkoły, to są dzieci albo pod namiotami, albo w domkach. Duże ilości dzieci, które muszą korzystać w tym samym czasie czasami z kilku kabin, nie tylko z jednej, która jest na przykład w domku, albo wcale ich nie ma w namiotach. Więc to, że jest to takie połączenie, to jest konsekwencja naszych działań od kilkunastu lat w profesjonalnej rozbudowie. Nawet te toalety były kiedyś brane pod uwagę przy Mistrzostwach Europy albo przy motorowodnych Mistrzostwach Świata, bo to jest pewną strukturę, jak gdyby trzeba spełnić. Trzeba mieć miejsce, trzeba mieć dobrze zbudowany slip, zejście bezpieczne do wody, musi być toaleta i wiele elementów, które służą do tej infrastruktury. Oświetlenie na przykład całości, żeby było to wszystko bezpieczne. Przy stanicy nie ma infrastruktury gastronomicznej, ale blisko znajduje się również zacisze. To nas wspomaga, również wspomaga nas podczas naszych działań z dziećmi. Nam jest bardzo wygodnie iść do zacisza na śniadanie, na obiad i na kolację, dlatego że odpadają nam wszystkie działania związane z sanepidem, że tutaj coś pracujemy. Nie daj Boże, gdyby coś się zdarzyło przy posiłku, jakieś zatrucie albo użycie jakiegoś elementu, który jest przeterminowany. My po prostu bardzo chętnie korzystamy z zacisza, bo dobrze nam się z tą restauracją współpracuje i chodzimy z dziećmi na śniadanie, na obiad, na kolację, a tutaj zajmujemy się tylko jedynie bezpieczeństwem na wodzie, czyli podczas ćwiczeń, podczas wypoczynku dzieci. To jest takie miejsce, które naprawdę świetnie współgra i jest bardzo dobrze postrzegane przez ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj czasami na wypoczynek z innego miasta. No i ta cisza, przede wszystkim spokój jeszcze na tą chwilę na Międzyrzeckich Jeziorkach powoduje to, że to jest jak gdyby całkiem odwrotna sytuacja jak nad Jeziorem Białym czy nad Białką Parczewską, gdzie są tłumy, gdzie się leży w cztery rzędy na kocach w stosunku do wody i tam wchodzi naraz kilkaset osób. Teraz jeszcze tego nie ma i bardzo dobrze, bo jest spokój i cisza.